Dwór Katarzyny w Kosenasdorf, miejsce grozy. Tak zwany dwór Katarzyny w Kosenasdorf 8, niedaleko Zittau, został założony w 1721 roku przez Sophie von Gersdorf, pobożnej kobiecie, która także pracowała charytatywnie dla sierot i bezdomnych dzieci. Na początku XX wieku został przemieniony dwór Katarzyny dla opieki nad umysłowo chorymi ludźmi. Kierownikiem tego obiektu był zmarły w 1940 roku dr Med Ewald Melzer, zawodu znany jako bardzo dobry psychiatra. Melzer był przeciwko mordowaniu niepełnosprawnych, ale niektóre metody mu się podobały, jak na przykład sterylizowanie umysłowo chorych. Pod koniec lat 30. było planowane pod osobistym rozkazem Hitlera mordowanie niepełnosprawnych i umysłowo chorych ludzi, tak zwana akcja T4. Do 1945 roku zostało zamordowanych około 140 tysięcy osób. Na dworze Katarzyny były przede wszystkim dzieci i młodzież. Nad ranem 27 września w 1940 roku przyjechało 5 zielonych autobusów, żeby odebrać 173 dzieci, 104 chłopców i 69 dziewczyn. Tych niepełnosprawnych ludzi przewieziono część do Großschweidnitz, część do Pirna, specjalnie do wyniszczania wybudowanych jednostek. Tam zostawali albo otruci, zagazowani, albo po prostu umierali z głodu. Nawet po wielkich protestach ludzi i przeważnie od kościoła w 1941 roku nie przestano mordować tak zwanych nieprzydatnych do życia ludzi. Potajemnie wpuszczano im truciznę w szpitalach do maja 1945 roku. Z tych dzieci, które były na dworze Katarzyny, przeżyło tylko niewiele. W tych budynkach było później około 400 osób z Elsass-Lothringa, którzy nie chcieli brać udziału w wojnie, albo ci Niemcy, którzy byli rozdzieleni na Ukrainę i Mołdawii. Dwór Katarzyny został bardzo zniszczony podczas wojny. W listopadzie w 1941 roku zostali przeniesieni przymusowo tutaj Niemcy ze Słowenii. W październiku w 1944 roku pierwsi uchodźcy ze wschodu. 7 maja 1945 roku musieli wszyscy opuścić dwór, ponieważ był on potrzebny do obrony. 8 maja w 1945 roku stało się to miejsce polem bitwy. Tylko, bo się Niemcy poddali, nie doszło do poważnych zniszczeń. W roku 1996 został postawiony pomnik na pamięć zamordowanych dzieci na dworze Katarzyny.